spotkania 40-38. Zielonogórzanie nie kryją. Liczą na podwójne zwycięstwo w tym wyścigu, a później w ostatnim pojedynku liczą na skuteczność Niki Pedersena. Ale świetna postawa Damiana Balińskiego. Kurmański stawia także wszystko na jedną kartę. Znakomicie zablokowany przez Damiana Balińskiego. Kapitan Unileszno spogląda, gdzie jest jego klubowy kolega. Rafał jest na trzecim miejscu. Rafał Dobrucki, na czwartej pozycji Andrzej Huszcza. 4-2 dla Unileszno. Ten wynik niejako już przesądzałby o końcowym sukcesie, ale bardzo blisko w kontakcie jedzie cała czwórka żużlowców. Baliński prowadzi, Kurmański jest drugi, atakowany przez Dobruckiego. Na czwartym miejscu Andrzej Huszcza. Atak Rafała Dobruckiego. Na szczęście nie doszło do wypadku. Zachwiało tam motocyklem Rafała Kurmańskiego. Spadł zielonogórzanin na czwarte miejsce. 5-1. Podwójne prowadzenie leszczyńskich byków. I tym samym Unia blisko sukcesu.